Temat szpitala zdominował obrady 40. sesji Rady Powiatu Kozienickiego, która odbyła się w poniedziałek 26 marca. Radni, m.in. Roman Wysocki, Grażyna Ziółek, Krzysztof Sałek, Waldemar Witkowski czy Stanisław Orzechowski mieli wiele pytań odnośnie działania placówki. Znaczna część dyskusji dotyczyła oddziału wewnętrznego. To drugi oddział po chirurgii, gdzie lekarze złożyli wypowiedzenia. Tym razem zrobiło to pięcioro medyków. Jak powiedział dyrektor Jarosław Pawlik, lekarze oprócz wypowiedzeń złożyli także 13 postulatów, które warunkują ich dalszą pracę. Cały czas trwają dyskusje w tym zakresie i w ocenie dyrekcji mogą być częściowo zrealizowane. Lekarze domagają się m.in. zatrudnienia kolejnych specjalistów i zakupu nowego sprzętu. Inaczej wygląda temat oddziału chirurgicznego. Tu ogłoszono przetarg na świadczenie usług medycznych przez podmiot zewnętrzny. Kolejnym tematem był postęp w realizacji planu naprawczego. Ponadto poruszono kwestię wykonania zabiegów i wysokości ryczałtu. W obliczu wielu tematów, które wymagają omówienia, starosta Andrzej Jung zaproponował zwołanie połączonego posiedzenia komisji. To będzie w całości poświęcone szpitalowi i odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia. Radni przystali na ten pomysł, a dyrektor szpitala ma przygotować szereg materiałów odnośnie aktualnej sytuacji placówki. Tego dnia radni podjęli cztery uchwały. Pierwsza dotyczyła delegowania radnych Mirosława Górki i Robana Wysockiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ponadto radni wyrazili zgodę na wynajem powierzchni w budynku przy ulicy Kochanowskiego 28 dla banku PKOBP. Nie zabrakło też przesunięć w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Te dotyczyły przede wszystkim działu Transport i Łączność. W budżecie zwiększono kwoty na część zadań inwestycyjnych bądź wprowadzono nowe przedsięwzięcia. Między innymi 400 tysięcy złotych przeznaczono na przebudowę drogi Borek-Niewoszów, 170 tysięcy na drogę w Augustowie w gminie Grabów nad Pilicą, czy 150 tysięcy złotych na chodnik w Śmietankach. Co do wszystkich uchwał radni byli zgodni. Ponadto podczas tej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w 2017 roku.